Witam serdecznie, z tej strony Topper Harley z kanału YouTube'owego Retro Nostalgie. Chciałbym Wam wszystkim życzyć dużo zdrowia, dużo czasu, energii i pasji. Chociaż pasja to na pewno jest coś, co Was po prostu już od dawien dawna jest, bo widzę, ile osób wkłada ile czasu i energii w swoje kanały, w to, co robi. I to naprawdę pokazuje, jak bardzo lubicie to robić. I o to chodzi, byśmy się dzielili również tą pasją wśród młodszej grupy widzów, zarażając ich tym, co dla nas jest pewnym wspomnieniem, a dla nich jest zupełnie czymś nowym. I może nie do końca tak atrakcyjnie pokazywanym, czy robiącym aż takie wrażenie, jak robiło to na nas, ze względu na to, że teraz dostęp do tych różnych rzeczy, czy gier, czy filmów jest przeogromny, wystarczą dwa kliknięcia. Już możemy oglądać film w najlepszej dostępnej jakości, a nie na jakimś VHS-ie przegrywanym piąty raz, gdzie tak naprawdę te zakłócenia wcale nikogo nie dziwiły i teraz jak oglądamy albo słyszymy tych starych lektorów, no to robi to na nas wrażenie i właśnie takich kopii szukamy. Kocham cię, przyjacielu. Ja też. O kurwa. W takiej jakości, czy z takim lektorem, żeby poczuć to, co czuliśmy wtedy, w latach 90. dla przykładu. Więc fajnie się zdzielić i mam nadzieję, że dalej będziemy wszyscy rozwijać swoje pasje. Wiem też, że wiele osób ma swoje kolekcje z różnymi retro artefaktami, przez gry, jakieś joysticki. Naprawdę jest tego tak dużo, że to aż ciężko wszystko byłoby mi wymienić. Czy jakiś elektroniczny sprzęt stary, no to cóż, żeby te kolekcje się powiększały i żeby było miejsce na te kolekcje, bo pewnie z tym u niektórych osób jest problem. No cóż, żeby przyszły rok również był lepszy niż ten, a jeżeli będzie taki średni, to żebyśmy dostrzegali te pozytywności i żeby one nas napędzały. A jesteśmy pozytywnie zakręceni, więc myślę, że będziemy szukać raczej tych pozytywnych rzeczy i napędzać się przez nie do tego, by robić kolejne projekty, dzielić się tym wszystkim na swoich kanałach. No i cóż, rozsyłać tą pozytywną energię jak najdalej się da. Więc trzymajcie się spokojnych, rodzinnych świąt, żeby udało się odpocząć, zrelaksować, chociaż wiem, że różnie z tym bywa. Czasami święta są takim czasem, gdzie no właśnie jest o wiele łatwiej o spięcia, ale jeżeli jakby zrozumiemy to, że jesteśmy my dla siebie, jesteśmy najważniejsi, a cały ten oczywiście te wszystkie działania związane z przygotowywaniem są wtórne, drugorzędne, wynikające z tego pierwszego, to myślę, że tego spokoju może będzie więcej. Ale przede wszystkim spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, dużo miłości, bo to miłość jest najważniejsza. I co, trzymajcie się i widzimy się w przyszłym roku z potężną dawką retro nostalgii. Trzymajcie się, Topper Harley pozdrawia.